Cześć, witam Was z kolejnego materiału. Dzisiaj mamy ambitny plan z Maćkiem. Ruszyliśmy z Bailey Boatami na szczupaki. Towarzyszą nam jakieś łabądki. Rodzice im właśnie przed chwilą odleciały i się gdzieś tam do nas po prostu pamiętają. Niewielki, ale urozmaicony zbiornik. Trochę ostatnio powiało, więc jest dużo liści różnych, jakichś patyków, ale liczymy, że uda się złowić jakieś szczupaki. W to celujemy. Mamy po dwa kijaszki. Na wodzie opowiemy pewnie więcej o sprzęcie, o różnych jakichś takich mykach, technikach. Maciek, jesteś tam? Jestem. Trzymajcie kciuki i zabieramy się za łowienie. Właśnie doszliśmy z Maćkiem do wniosku, że za każdym razem jak wsiadamy na belly boata, to mówimy sobie, że za rzadko to robimy, bo to jest mega frajda. Pewnie, że trzeba się gdzieś tam zatarabanić z tym wszystkim, ale jak już to się po prostu ogarnie, no to już potem jest frajda. Docieramy naprawdę do miejsc, w których normalnie nie możemy dotrzeć i mamy fajną zabawę z tego. Jak jeszcze rybki dopisują, no to już jest mega sprawa. Czuć już troszeczkę nie tylko tę kalendarzową jesień, ale czuć już to w wodzie, bo ta woda się troszeczkę ochłodziła. Mnóstwo liści na dnie też nie ułatwiają łowienia. Dzisiaj akurat jest fajna pogoda. Nie ma ani wiatru, ani jakiegoś tam chłodu, więc da się po prostu w tych zwykłych spodniobutach w tej wodzie wystać, ale no przyjdzie za chwileczkę czas, w których trzeba się będzie po prostu przeprosić z neoprenami i w taki sposób chronić no te miejsca chociaż do kola, no bo mówię, te nasze bellybołciki mają ten plus, że tutaj nie siedzimy tyłkiem w wodzie, tylko w zasadzie do kolan jesteśmy zamoczeni, ale to też potrafi wychłodzić. Gdyby ktoś pytał, to jest oczywiście marka Savage Gear Heatgrider V2, ta 170 z wiosłami, nie mam płetew, posiłkuje się, biorąc też pod uwagę, że dzisiaj nie wieje, więc wiedziałem, że mogę sobie po prostu swobodnie dopłynąć gdzieś tam wiosełkami i w zasadzie stać w miejscu, gdzieś tam minimalnie się przemieszczamy. Te płetwy na długich dystansach albo przy holowaniu ryby wtedy pomagają oczywiście, ale łowię tak od lat i myślę, że no daję sobie radę, więc dzisiaj też taką opcję wybraliśmy, po prostu same wiosełka. No i macamy, po prostu szukamy. Na razie nic specjalnie się nie dzieje, zacząłem od... A coś, co to? Co tam, coś zahaczyłem, ale to chyba jakaś gałązka jest. A to jest. A już chciałem powiedzieć, że może być fajnie, a tutaj jakiś pniuk. Ale podnosi ciśnienie nawet coś takiego z rana. Dobra, nic się na razie nie dzieje. Łabędzie nam towarzyszą, ale nastroje mamy fajne. Liczymy, że coś uda się po prostu złowić. Maciek właśnie mówi, że miał pierwsze konkretne branie i to takie, że aż mu kurde żebra odbiło. Łowimy tymi mniejszymi przynętami, nic się specjalnie nie dzieje, więc postanowiłem 20-centymetrowego trouta założyć i spróbować swojego szczęścia z czymś więcej. Potem gdzieś dobiję do brzegu i powiem Wam, tak jak prosicie, o sprzęcie, a dzisiaj będzie o czym, ponieważ no mam dzisiaj z sobą dwie wędeczki SG8, zupełne nowości, więc sam jestem ciekaw. Coś tutaj mam poplątane, ok. Sam jestem ciekaw, bo tym modelem, tym mniejszym, lżejszym mówiłem, ale to jest wędka SG8 Alfa 243, 28 do 112. I sam jestem ciekaw po prostu, jak ten kijek będzie pracował. Zapalimy tamtego trouta, zobaczymy. Czy coś się po prostu wydarzy. Uwielbiam te przynęty, te swimbajty, zarówno roacze, jak i te trouty line true potrafią czasem naprawdę otworzyć wodę i nie jest to wielka przynęta ta szczupaka, bo mówię, łowiłem na to 40-50-centymetrowe ryby i bez problemu po prostu sobie radziły, ale jeśli rybki gdzieś tam są nieaktywne, a dzisiaj no mamy takie wrażenie, jakby coś im nie pasowało, no to taki solidniejszy trout potrafi naprawdę ruszyć z dna. Coś tutaj strzeliło mi pod nogami. O, i to się wydaje fajniejsza rybka. Co to jest za klocek? Jeśli to jest szczupak, to jest piękna ryba, wam powiem.
Trochę mi, trochę mnie przeciągnie. Gdzieś płynie w tą faszynę. O! Tata ma taką rybę, że nie umiem go dogonić, bo ucieka z nim ode mnie. Nie, nie chodzi szczupakować. No, albo może masz szczupaka 150. Nie, to co, chyba się nie nałykał na tyle, żeby jeszcze wyjść. A. Patrzcie. Zobaczcie to. Jaki przyłowik. Ja jest wbity i do zbrojkę i w to on się raczej nie wypchnie. Ale ja się zastanawiam, co ja mam tu zrobić dla tych, którzy nie wbity. Ja mam dłuższą sztycę, tą, że ja go podbiorę. Co? Mam dłuższy podbierak. Co? No tak, no i tak trzeba z nim jakoś wyjść, nie odczepisz go tak. Dobra, postanowiliśmy, że go, Maciek go weźmie, bo ma duży podbierak i spróbujemy jakoś dopłynąć, bo... Duży nawet... No, duży, duży, no. Spróbuj, Maciej. Już mi ręka boli. O, czekaj, potem wejdzie on. Nie no, wejść powinien wejść, tylko łeb potrzebuje znaleźć. Dobra. Zobaczcie to. Dobra, jest. Fajny sum. Będziesz miał jak z nim popłynąć? No popłynie się. Ogon. Między nogi, a tam kabłąki płyniemy. Piękny sumek. Dobra, dobiliśmy gdzieś do brzegu i teraz muszę stwora jakoś odhaczyć. Tu się trochę zrobił mały. Widzę, że ta kotwiczka wystaje tak do kitu. Ale zaraz postaramy się to jakoś... Jak coś ci tam pomóc, to mów. No tu po prostu wyciągnąć i zobaczymy, co tu się porobiło. Ale taka była opcja na bellyboacie i na tu to już jest. I tu jeszcze odhaczymy. Podbieraku jest... Jest nowy hernik. Z tym tam się będziemy potem majdać. Dobra, bo zaraz je zgubię. Zobaczcie. Fajna rybunia. Przyłowik przy szczupakach. Przygrzmocił i naprawdę przez chwilę myślałem, że mam pięknego szczupaka, a się okazało, że to taki fajny przyłów. Cały czas pływamy z Maćkiem za tymi szczupakami i niespecjalnie nic się dzieje. No, sumek fajny, ale nie taki był cel. Jeszcze raz powtórzę, ze szczupakami jest dokładnie tak, że jak one nie chcą, to po prostu nie chcą. No i koniec, kropka, nic się nie zrobi. I nagle z jakiegoś powodu odpalają na całym zbiorniku, więc liczymy, że doczekamy. Jeszcze mamy kawał dnia przed sobą i po prostu próbujemy. Zrobimy sobie za chwileczkę jakiś... przerwę na lunch, trochę odsapniemy i będziemy próbowali wdrożyć tą właśnie taką opcję, żeby mocniej się powbijać w te
te trzciny, te zalane wysepki i tam ich może poszukać, jakieś płycizny. Na razie szukamy dalej jeszcze ryb z wody. Z jednej strony naprawdę liczyłem, że będę miał ładnego szczupaka, a z drugiej strony cieszę się, że też fajny przyłowik suma. Herring się sprawdził, kijek alfa, wprawdzie szczupakowy, ale dał sobie radę. Dobra, tak jak powiedziałem, robimy sobie taką przerwę na lunch, coś tam wszamaliśmy, nic się póki co nie dzieje, więc powiem Wam o wędce. Wędka póki co, która dała rybę, jeszcze raz przypomnę, to jest SG8, nowa seria Alfa, dedykowana szczupakom, 243 cm, 22 do 112 gramów, rewelacja, pociągnął mnie ten sumek, ale wędka po prostu się spisała, kołowrotek SG8 w rozmiarze 4000 i herring, nowy herring V2, to też są nowe gumki, to wszystko na szczupaki, ale no, było jak było. Druga wędka lżejsza, to też jest SG8, seria Revenge, dedykowana głównie sandaczom i okoniom, ale to jest taki zamysł, natomiast no, parametry ma takie, że pasuje mi też do takiego lżejszego łowienia, 243 cm, 4 do 27, bardzo, bardzo czuła i tutaj też nowy kołowroteczek, nowy Orange, Savage Orange LTD, limitowana seria, ostatnio w materiale pokazywałem coś o tym kołowrotku, zaznaczałem, że już jest, ja nim będę łowił tutaj w tej chwili regularnie i próbujemy. Do wody leciał już kanibal, leciały obrotówki, leciały herringi, leciały duże trouty. Póki co jakieś brania mieliśmy, więc jest szansa, że to się ruszy. Wyszło na chwilę słoneczko, troszeczkę jakieś chmury, zrobił się wiatr. Mamy nadzieję, że po prostu coś tutaj fajnego odpali. Maciek miał naprawdę fajne branie, nie, przed chwileczką przejrzeliśmy nagranie z jego kamery. To musiała być fajna ryba, bo po prostu, wiesz, klepnął konkretnie i solidnie. Także napojeni, najedzeni, ruszamy na wodę, dzień jeszcze długi. Liczymy, że jeszcze uda się coś fajnego złowić. Zobaczcie to. Miał być szczupak, jest szczupak. To jest jakaś tragedia. Piękna rybka oczywiście, bo za parę lat to będzie może duża ryba. Natomiast nie o takie szczupaki tam chodziło. Coś się trafiło. Ojej, chyba wiadomo, co to jest. Nie wierzę, że to jest po prostu drugi sumek. Ale to na nic innego nie wygląda, albo to jest jakaś gigantyczna ryba. Tak. Alfa przetestowana, a teraz Revenge. Gdzieś tu ma schronienie, bo spod tego go wyjąłem. Akcja. Gdyby tu się dało przycupić, to by było może i dobrze nawet. Bo on za chwilę gdzieś wlezie. Już tam gdzieś jest. Już tam raz. Przepraszam. Wyszedł z tej strony, Maciej, ja nie za bardzo mam kontrolę nad tą akcją. Miałem rzut, branie i jakąś niewielką rybę z zawinięty ogon. W następnym rzucie wyjąłem mózg jakiejś ryby, a w trzecim rzucie przybrzymał dokładnie na tym samym kanciku ten sumek. Może masz karpia? Nie. Kop straszny. Co? To był kop straszny, wiesz, nie widać jak on się trzyma, że jest tak samo jak tamten przy dnie. Tam po prostu po górę chociaż, nie wiem, ty idziesz pod górę, bo to już baniek puścił. Może będzie zaraz gotowy. Dobra, spróbujemy go podnieść. Pijasz wytrzymuje, kołowrotek wytrzymuje,
Jak jeszcze nie spadł, to pewnie jest gnoźdź przybity. Kolejne bańki dopuścił. Może on jest większy, bo ja go tak tylko troszkę widziałem. Wiesz, ogon mignął, że to sum na pewno, ale jaki on jest, to naprawdę nie wiem. Próbować tą wysokość, ale co to będzie wychodzić? Nie go ruszyć. Nie go podnieść do góry, wiesz? Dobra, ale wylas. Jest dobra wiadomość, że wylas. Wylas, bo tam się trzyma. Jeszcze takie jak ci nie grali, że on po prostu siedzi w tej wyspie pode mną. W tej chwili nie wiem, po prostu ruszyć stamtąd. Się zaklinował gdzieś. To są te stare szkoły. Postukać może by sam wyszedł. Cała ta wyspa pode mną tutaj pracuje, dokładnie jest pode mną. Nie wiem, czy się uda stąd wyciągnąć. On sam nie wypłynie. Dokopał, żeby go złapać. Nie chcesz pomocy? No wiesz co, jak dasz radę, że wyjdzie teraz. Trzeba na przypłyn złapać, bo to zaraz coś pójdzie, wiesz. No to ja bym go w podbierak wziął po prostu. No to wiesz, jak dasz radę. Pani silna ryba. Czekaj, jak zobaczysz przypon, to złap przypon i już go wtedy... No złapać przypon, czy ryba? Ja przypon. No ale to rybę mogę. Kurde, bo on jest jakoś taki... Co? On jest jakoś tak dziwnie, jakoś to... Wstał tak, pionowo. Nie wiem, ja już nie wyłonił się, tylko po prostu stała ryba pionowo, widziałem łeb i wiesz, żadnego miejsca do podebrania. No czekaj, jak już się nie urwa, to już się nie urwie, no już nie ma siły na to, ale... Teraz powinieneś go podciągnąć, no.
leci. Czyli go powinien już dawno wymęczyć. No i widać. To niesamowite, bo gdzieś mnie takie skrzynie, że nie wątało jeszcze. I znowu tam walić te wyspy gdzieś. Nawet nie wiem, czy on nie jest mniejszy niż tamten, szczerze mówiąc. Taki, ale właśnie wiesz, są podobnych, ale tak nie wiem, z 5-10 cm już różnic. No tak, no. Przynajmniej masz oba sprawdzone teraz. No, większy chyba trochę, no. Ale tak też z 5-10 cm. No nie wiem, podobny w każdym razie. A wcześniej był za... przepiął się w ogóle, bo jak się wyłaniał za pierwszym razem, to widziałem, że miał w pysku przynęty, a teraz jest za do zbrojkę. Wiem. Ale to nawet lepiej. Teraz się złapie gdzieś o ptacze ryby, gdzie pory było. Gdzieś się tam zaczepił i... Dobra, idzie. Masz go? Nie, za cholerę go nie zmieszczę, to nie starczy, bo on jest w ogóle gdzieś, jak on jest trzeźko zapięty. On jest za bok, za nogę zapięty jedną skakiem. No tak, widziałem. Nie chciałem, wiesz, bo jakby się... Więc zapięty, ja się boję, że jak on się tu wrąbie gdzieś... Jak, wiesz co, może go ręką po prostu zapysk. Bo wtedy go trzymasz, no nie wiem, jak wolisz. No nie, jak dasz radę, to no pewnie. Wydaje mi się, że tak jest bezpiecznie, bo widzisz, jak on się zaczepi chociaż jednym haczykiem czy grotem, a podbierak, to on ucieka. Dobra, podnoszę go. Ja nagrywam z kamery, ale walić ten telefon, bo krótko wiesz. Mówię ci, jakbyś złapał za przypon, Maciej. Że wiesz, to nie chcę... Nie, ale jak złapiesz za przypon, nie, jak złapiesz za przypon, to wiesz, to będzie okej. Okay. Ale wiesz, ja się boję, że złapię za przypon, będzie sztywno i się wyrwie mu z tego, bo on jest za skórkę, dosłownie za skórkę. Zobacz. Ale jak się jeszcze nie wypiął, a już ty 3 razy przez tą wyspę przejechał, to wiesz. Wydaje mi się, że właśnie się przepiął dlatego. No to co mam zrobić? To i tak musisz, żebyś no chce go poukładać do ręki, to i tak musisz złapać przypon. Złapię przypon, ale nie chcę, wiesz, go ściągnąć na siłę za ten przypon. Jak będę czuł, że szarpie, to puszczę. Nie? No dobra, no damy radę tylko. Ale to już, bo on tutaj mówię, on zaraz się tam skręci. A widzisz gdzieś przypon? Bo ja nie. No to przybliż sobie plecionkę już, wiesz. To złapać ją. Nie, no tylko przybliż ją. No i łap przypon. On walnął mnie w nogę. No nie chciałem, wiesz. Bo on chyba jeszcze nie wypluł powietrza ani razu. On tylko wypluł. Miał, żeby jeszcze dłużej być na dnie, chyba. Nie było tu problemu. Nie, no nie. Kurde. To jest tak głupio, wiesz. Uważaj na nogi. Zdarzyło mi się zacisnąć. Kto ci przeciął? A już po tarce. No ale to nie jest takie. Jak on mnie tu obraca. Ale dobrze, łyknął powietrza też. To teraz już ostatni raz mi się wydaje. Panu teraz nie dam, a? Jeszcze. O, przecież on nie może mieć tyle siły. Nie wierzę w to. Tam ksepot. Skurbany, kurde, sumek. Wiesz, zapałem, ale nie zdążyłem jeszcze wcisnąć, wiesz, pod tę szczękę. Jak ja bym mógł wyjść stąd, to nie, tu jest za głęboko. No, teraz już go będziemy. No bo jak zrobi znowu kółeczko i gdzieś, wiesz, on nie chce, wiesz, uciec stąd. Dobra, idzie do góry. Boże. Skubany, no wiesz, mały pyszczek, to nie jest taki sum. Że przyjść się zmyty rękę tam, że to chwili, bo ten podbierak mi też wpadł. Może poczekam, aż tu przypłynie, bo tam był wyspy. Ja, pewnie sumiarze pomylą jaka amatorka, ale ja mam kijek od 4 do 20 gramów i cienką plecionkę i... Kurde, uciekaj mi!
ja ci nie uciekam, uwierz mi, że ja nie uciekam, po prostu on mnie obraca i płynie gdzie chce. Wiosłami, bo kurczę, zahaczam od swojego, bo... Puść, puść. Nie ma siły, no nie wiem, ja bym nie puścił. Czy to było, nie obróci? Wiesz, kurde... Ja nie wiem, ma taką malutką tą wargę, że wiesz, muszę złapać, a no on... to złap! Jak tylko czuję, że go dotykam, to kurde, wiesz, macha łebem. No on już naprawdę jest, wiesz, to poczekaj, może ja go spróbuję. Wtedy, żeby wiesz, jak przełożysz sobie kij do ręki i ci uciekł. Wiem, właśnie, no to jest na Wielibołcie, że tutaj nie mam pola manewru. Na brzegu już by był dawno po prostu u nas, nie? Tam, na brzegu właśnie. Nie sięgnę, wiesz, bo ja, on się odpycha ode mnie. Z której? Może go podskrzela, no. No to mówię, no to spróbuj, podskrzela. No już naprawdę ma dosyć. Uważaj, żeby ci się nie wbił. Spróbuj podskrzela, jak dasz radę, tam wsadzić mu rękę. Nie chcę, wiesz. Skumpanie, ej, na Wielibołcie to jest najsłyszniejsze. Mówię ci to. Ale właśnie sobie pomyślałem, że wiesz, ręcznik to ci się o te ząbki zahaczy, o. A ręka się, wiesz, wyślizguje mu z tego pola. No to mu, albo mówię, buś, spróbuj pod skrzela. Czekaj, zatrzymam go nogami, żeby nie zbierać. Gdzie on? No niżej, no. Otwieraj pysk. Patrz, nie chcę. Brzynem... Patrz, jak on ma paszczę otwartą, złap go. Ale on ma zrośnięte skrzela w ogóle. Nie, tylko o, niżej to ma przecież. No faktycznie. Dobra. Już go mamy. Czekaj, możesz go odhaczyć i wciepnąć do podbieraka i gdzieś z nim popłyniemy, co? Dasz radę? Ja mam kleszcze, czekaj. Tym kciukiem. Czekaj, ja mam kleszcze. Nie puścisz go? Nie ma opcji. Kurde, ja patrz, bo ma strasznie, on podwójną tą szczękę, nie taką. Dobra, jest ryba. Patrz to. Maciek pocierpiał. Kurde, ciężko było, ale... Ale po prostu umordowaliśmy się. Ogratki. Piękny są. Dasz go do podbieraka, żebyśmy gdzieś dopłynęli? No? No bo jak, z nim nie popłyniesz inaczej. No tam. Gdzie jest podbierak? I za chwilę widzimy się na brzegu. Jak widzieliście tą akcję, Maciek poranił sobie łapy. Ale na takim kijaszku i na Wielibołcie to nie jest proste, po prostu każda próba podciągnięcia to nas krąży. Ale dobiliśmy do brzegu i jestem z tą paskudną kijanką i zaraz wam go pokażę. On dalej ma pełną siły, wydaje mi się, że jest większy trochę niż tamten. No, trochę dłuższy. Tak, i grubszy. Zobacz, jakie to jest. Zaraz, gdzie on, kurde, chcę wyleźć, ja cię chcę wyciągnąć. To jest może iść tu z nim. Wyciągniemy go. Za skrzela. A ja go się tak mówię, nie umiem trafić w te skrzele, bo ja tu wiesz trochę wcześniej, bo kurde nie ma. Nie jest większy. Nie, trochę fajny. Ale faktycznie jak go też podnosiłem to ciężki, tak? To jest fajniejszy. O, taki już. Taka... Ze 130 no. Będziesz miał. Była jazda. Umordowali się z tym rybonem. On też jest umordowany. Chyba czas, żeby go puścić po prostu do wody. Chodź, diabeł. Masz co w tym sadku? Dasz sobie radę. Dam sobie radę. Akcja po prostu przefajna. Długo to trwało, no sorry, ale nie ten sprzęt, nie te warunki. Szczupakowa wyprawa zrobiła się po prostu całkiem sumowa. Dzięki. Jeszcze po sumkach trafił się jakiś zębaty. Nie jest żaden okaz może, ale coś się trafiło.
jeszcze się trafił, poczekałem na Maćka, bo to po prostu akcja, że mi ryba przeleciała tutaj dołem. Obaj nie straciłem wędki, ale, ale żywotnie, ale coś tam się ruszyło. No chyba pozbył się ogonka. Pozbył się ogonka, gdzie on tam jest zapięty, w tamtym stronie. Jeszcze skoczy, jeszcze skoczy. Chodźmy, kolego. Dosyć już tej wariacji. Niebezpiecznie. To jest uciekł. Ale wyprawa szczupakowa nabrała jakiegoś realnego rozmiaru. Kanibala mi zniszczył. No ale ten kanibal już powinien iść na emeryturę, bo to jest ten kanibalek, na którego przed chwilą wyjechał ten syn. Dobra, próbujemy jeszcze coś łowić. Może to jest godzina, w której te rybki się ruszyły. Dobra, kończymy wyprawę. Zaczęło mocno wiać i bez kotwicy to staje się już mało efektywne. Jak Maciek był mały, to próbowałem mu zaszczepić taką myśl, że nie ma czegoś takiego jak szczupakowa wyprawa, sandaczowa, różnie to bywa. Wielokrotnie na wyprawie okoniowej łowiłem sandacze, szczupaki i odwrotnie. Dzisiaj też wyszło tak. Pojechaliśmy na szczupaki, jakieś tam maluszki, jeden powiedzmy nieco większy się trafił, natomiast klucz to były te sumy, które udało się złowić Maćkowi. Dzisiaj szczęście nie dopisało, ale jak oglądacie nasze filmy, to wiecie, że on niejednokrotnie to ja jestem ten, co odnosi podbierak. Fajnie było, połowiliśmy, na pewno będziemy chcieli wrócić jeszcze za szczupakami, może w jakichś sprzyjających warunkach bardziej, bo tutaj mocne skutki ciśnienia i ten wiatr z takim jesiennym słońcem, no nie jest to dobra kombinacja na szczupaki. Dzięki, że byliście z nami, pamiętajcie, łapa, subskrybuj, widziane, na każdy komentarz chętnie odpowiem i widzimy się w następnym materiale, oczywiście nad wodą. Do zobaczyska.